pierwszym odcinku wcielam się w rolę mordercy i będę musiał wyeliminować wszystkich niewinnych obywateli Rekina. A moim zadaniem będzie uratowanie wszystkich moich mieszkańców, odnalezienie mordercy i wyeliminowanie go. Ja jako morderca w dzisiejszym odcinku będę korzystał z sekretnego pokoju. A ja jako, że mam dzisiaj utrudnione zadanie, zostawcie łapkę w górę. 3, 2, 1, start! Mogą się wszyscy rozbiegać. Ja idę się od razu już gdzieś skampić i polować na Rafała. Tak jak widzowie możecie zobaczyć, dzisiaj mam dwie rzeczy w ekwipunku, które powinny was zastanawiać, ale to nie jest wszystko. To niebieskie, które mam teraz na dwójce, no jak zobaczycie jak to użyję, no to po prostu będziecie w szoku. Pierwsze co, to przejdźmy sobie może w to miejsce. Także jak możecie zobaczyć, mam pokój... nie mogę mówić głośno. Mam sekretny pokój, już powiedziałem. I tutaj będzie coś ciekawego, ale to zostawimy sobie na później. Oczywiście zostawiajcie łapy w górę, a ja przechodzę do eliminacji. Rafał ma tajemny pokój. W ogóle, czy wy widzicie, ile tu jest... Ile tu jest takich tajemnych przejść? Patrzcie się, tu są jakieś wentyle. Tu są jakieś wentyle, no i... O, słyszałam coś. Ja będę miała dzisiaj również ciężko. Czy to Rafał chciał tutaj wskoczyć tym blondynaskiem? Ja jeszcze nikogo nie wyeliminowałem, dlatego że musiałem zrobić coś ciekawego. Ale pierwsza osoba jest właśnie przede mną i dostała laga. Na pewno jest łatwiej niż na mapie z wulkanem, bo tam przez na początku to w ogóle nawet nie słyszałam strzałów. Także tutaj już jest jakiś plus, że jest łatwiej, ale te tutaj tajemne przejścia mnie troszkę zaczynają niepokoić. Dobra, widzowie, ja wyeliminowałem co dopiero pierwszą osobę. I bardzo dużo osób jest w ogóle teraz na górze z tego co widzę, więc no zrobimy troszeczkę na odwrót może i wejdziemy sobie do środka, żeby było zamieszanie, bo w środku jest zamieszanie, a więc tak, wejdźmy sobie tędy do góry. I pytanie, gdzie jest Ewela? Najpierw dobrze by było znaleźć Ewelę. Jeszcze jej w ogóle nie widziałem, nie wiem dlaczego. Patrzcie się, co odkryłam, o tym właśnie mówiłam i patrzcie się, jaka tu jest dobra kampa. Można tutaj się skampić i tutaj czekać. I tutaj czekać na kogoś, kto wyjdzie z tej tajemniczej rzeczy. I w ogóle zobaczcie, ja też mam papryczki chili i mam tutaj grapplera, także mogę się też przyciągać i dzięki temu mam nadzieję, że będzie mi łatwiej złapać Rafała. Patrzcie się, tam jest kolejna kulka. Ej. Coś słyszałam. Ja wyeliminowałem kolejną osobę. Ja jeszcze Eweli chcę przypomnieć o tym, że u samej góry ma licznik osób. I ja wygram dopiero wtedy, kiedy będzie 5 osób. W sensie będzie piątka na liczniku. Także... i w ogóle mam 24 minuty, więc muszę się śpieszyć. Ja mam znalezione dwie kulki. Tam mamy u góry licznik. Na chmurze, bo... Ja cały czas coś słyszę, ale tu jest tyle tych pięter, że oni mogą być, nie wiem, na samym dole i ja tego nie widzę. Mury są za wysoko, więc wydaje mi się, że na chmurze Rafał raczej nie będzie. Ej, szukamy tego tajemnego pokoju w takim razie. Do tajemnego pokoju mogę wejść tylko ja. O, ty oszuście. Ja przypominam, że wy jeszcze możecie uciekać przede mną. Oni wszyscy mają nad osłonę, która się szybko regeneruje. No i mają łatwiej dzięki temu. Kurczę, nie mogę tu wyskoczyć. Dobra, widzowie, zobaczcie, gdzie teraz jestem. I to jest moim zdaniem, bo to jest moje ulubione miejsce, gdzie zazwyczaj lubię być. Także musimy się zastanowić, gdzie jest Ewela. Bo to jest dobre pytanie, gdzie ona jest. Tu jest jakaś łopata, także wydaje mi się, że tutaj właśnie Rafał gdzieś ma jakiś tajemny pokój. I tutaj się podkopał tą łopatą. Właśnie tą łopatą, tak mi się wydaje. Ej, ciężko na razie. Ja czekam, jak się strefa trochę zamknie, żebym miała jakieś ułatwienie. Ja użyję sobie teraz mojej magicznej kuli i przeniosę się w miejsce, w którym mamy gościa jednego. Siemaneczko, byczku. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pode mną. Ewela, no masz mnie w końcu. Co jest z tobą? Tu jest tyle pięter, że ja cię słyszałam gdzieś, ale zanim zeszłam tak jakby piętro niżej, to ty już zdążyłeś, wiesz, schować broń i ja nie mam zielonego pojęcia. Ej! Coś mi się wydało, że coś tu mignęło. Ja cię kręcę, ja myślałem, że ty jesteś koło mnie, kiedy robiłem, no można powiedzieć, trochę niedozwoloną rzecz, ale no, taki dzisiaj mamy Murder Mystery, gdzie mogę używać cheatów, a najlepsze cheaty zostawiam na później. Właśnie mi coś tu mignęło takiego niebieskiego, albo mi się wydawało, coś niebieskiego widziałam. Okej, Raxo, witamy kolejną osobę. 8 osób wyeliminowanych. Ewela, powiem ci, że zaczyna się robić na kość na moją stronę. Właśnie widzę, że ci dobrze idzie. Ja chyba muszę zastosować moją taktykę. Taktyka kamper udawiający kwiatka. Mam kolejną osobę. Ja ogółem jeszcze jedno powiem. Ja w dzisiejszym odcinku nie zalecam się chować. Dlatego, że dla osób, które się schowają w dzisiejszym odcinku, zamiast biegać oczywiście, mam przygotowaną bardzo fajną rzecz i mówię tutaj dokładnie o tym, co mam w ręce. Ale przenieśmy się teraz do naszego secret roomu i zobaczmy, czego możemy sobie użyć w dzisiejszym odcinku. To jest za głośne, więc to sobie wyrzućmy. I weźmiemy sobie po pierwsze to. Po drugie, weźmiemy sobie...
to. Więc wróćmy po prostu już tam, gdzie byliśmy. I patrzcie się, ja muszę robić tak po prostu, może siedzieć tu i tak nie zdradzać swojej pozycji, żeby Rafał mnie nie widział i podglądać tutaj. Ja mam pomysł taki, że no można teraz użyć tego, tylko muszę to użyć, gdzie ktoś jest. Uważajcie teraz lepiej, bo będzie się działo. Co to jest? Ewela, ty też uważaj, żebyś ty nie zginęła. Także pozdrawiam wszystkich, którzy się schowali. Mamy kolejną osobę tutaj. Dzięki temu oni wychodzą ze swoich jam i dzięki temu mogę ich sobie wyeliminować. Ja nawet nie wiem, co to jest, bo ja wtedy nie grałam w Fortnite'a. Ja nie wiem, co to robi, tak szczerze. To jest taka flaszka burzy, że burza tam uderza, tak jakby. Tam się tworzy burza. Ktoś wpłynął w wodzie i tak strzelałam do niego, myślałam, że to jesteś ty. Ciężkie to jest bardzo. Ja tutaj widzę te dwie kulki. Muszę może przy tych kulkach przykampić. Wiesz, jak teraz tak powiedziałam, to Rafał na pewno tam nie pójdzie. Właśnie wiem, gdzie ty jesteś teraz. Dzięki, Ewela. Ale są więc mogę dużo sobie kulek z drugiej jest. Strony ludzi eliminować. Ja w ogóle, jak widzicie, się mam pełne skupienie, bo niestety ostatniego nie udało mi się wygrać, ostatniego odcinka i teraz muszę tutaj się skupić. Chociaż nie, ja w końcu wygrałam ostatnio, nie na wulkanie. Tak, wygrałaś, bo ja się zaczasnąłem w budce. W dzisiejszym odcinku również mam budkę, ale nie będę jej używał, dlatego że... No wiecie, jak to się może skończyć. Właśnie, zapomniałem o tym, żeby odpalić to coś. Także odpalamy sobie tu licznik i jak ten licznik minie, to będę miał jeszcze dodatkową broń z kuli. I może wymieńmy sobie teraz. Czekajcie, co tu możemy... Weźmy może sobie w takim razie takie coś, proszę bardzo. Zaznaczmy sobie kogoś. O... Siema, byku. Idziemy po ciebie. Cisza teraz, cisza, bo ja nasłuchuję. 39 osób. Ja w ogóle teraz strzałów nie słyszę, a patrzcie, ile osób już padło. Dobra, ja widzę Ewelę, wiem, gdzie ona teraz jest, więc mam luzik. Mam luzik na razie, mogę sobie eliminować z powrotem pod budynkiem. Idę do ciebie. Wiem, który to ty. No to eliminuj, możesz eliminować, Ewela. To ty. Tam gdzieś był, było go słychać. Tam jest, widzę strzały. Ale farcik. Koń go, gdzie on jest? Ej, tu Rafał stał i tutaj tak strzelał. I on tu musi mieć gdzieś to ukryte przejście. Pod tą skrzynką, w tej skrzynce. Dokładnie tak, mam ukryte przejście. Okej. Okay. Ja mam graplera przecież. Czemu ja się nie przyciągnęłam do ciebie? Nie mam zielonego pojęcia, Ewela. Ej, w ogóle 11 osób wyeliminowanych. 18 minut do końca. To najlepsze, co mam, zostawię sobie na koniec. Teraz sobie wejdźmy do tego tutaj. Okej, okay, jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry. To jest moja taktyka teraz po prostu. Tak robimy. Ups. Nie wyszło. Ja mam kolejne osoby tutaj. Wiem, że tu jakaś grota jest, a to nie jest grota. Chodź tu, byku, nie uciekaj. Chodź, chodź. Wydaje mi się, że Rafał gdzieś poszedł na dół, bo widzi, że ja chodzę tam po górze. Ja jestem cały czas u góry. Co to jest? Co to tu robi? Dobra, ja mam bardzo dobry widok teraz na wszystkich. Także wyeliminujmy sobie kolejną osobę. Czyli Rafał wiem, gdzie jest w takim razie. Było cię słychać? Nic nie... Nic nie słychać. Jak ty tam wyszedłeś? Hej, ale uciekło. Która to chmura? A widziałaś skina, czy nie? Nie, ciemną postać po prostu. O Boże. Chyba jesteś babeczką, bo byłeś taki szczupły. No to, mamy luz, widzowie. Teraz sobie muszę zabrać to. Teraz sobie zabierzemy to. Zmieniasz skina teraz. Oszuście ty. Ale to jest oszust. Ja nie mogę. Dobra, tak się bawimy? Dobra. Ja też zmieniam skina. Ale nie, nie, ja do budki nie wchodzę, dlatego że boję się, że rzeczywiście wiecie, co się może stać. Plan mam taki teraz, żeby wyeliminować jak najwięcej osób. I z tego, co widzę, mamy tutaj pierwszą ofiarę. On jeszcze o tym nie wie, co się szykuje. Ale no, życzcie mu powodzenia. Full skupienie. Czekajcie, czy Rafał jest na chmurze? Ja myślałam... Na 1000% ja myślałam, że ciebie nie będzie na chmurze, bo one są za wysoko. Jest 14 osób. Strefa zaczyna się zamykać, dlatego że teraz będzie mniejsza strefa. I no to ja sobie wyjdę po prostu na górę i będę miał dużo łatwiej, także... Jakie 14 powodzenia. Osób? Ej, ja zapomniałem, że ta rybka leczy, także superancko, bardzo dziękuję. Ej, pierwszy raz w ogóle tu jestem. Ja radzę wam się teraz schować. Schować? Ja cały czas coś słyszę, ale ja nie wiem, jak ja to mam rozszyfrować, gdzie ty jesteś.
Okej, mamy kolejną osobę. Dobra, widzowie, w końcu bierzemy finalną rzecz. Zobaczcie, co się stanie. Strefa. Co się stało? Nie! Co to się stało? Co to się stanęło? Wszyscy, którzy tam są na dole, powinni zostać zlikwidowani. Ale czy tak się faktycznie stanie? Słyszę, że kogoś tam... Jak to? Ej, ja muszę tutaj, ja jestem ratowniczką, ja powinnam ich uratować. No powinnaś. Woda likwiduje, woda likwiduje, woda likwiduje. 32 osoby, 30 osób. 29. Woda, 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 25. Dobra, już, już opadnie, teraz damy coś od góry, tak mi się wydaje, więc... Tsunami. Powodzenia wam życzę. 25 osób zostało. Rafał połowę wykosił skubaniec. I to wszystko z wody, no nie? To było dobre, to było dobre. Jak ty masz taką moc? Kim ty jesteś? No, buduję duszę na kreatywnym, to i wiem, jak to zrobić teraz. Dobra, weźmy sobie może w takim razie teraz powrotem to, co nam się bardziej teraz przyda. O, nie, weźmy tą. Muszę jakąś kampę znaleźć. O ty. Czekajcie, on jest na chmurze. Nie, z chmury by to nie doleciało. No jak w dół, no to przecież doleci, nie? Wybuchnie w trakcie. To strefy mnie prawie wywalił. Gdzie ta strefa pójdzie? Nie mam zielonego pojęcia, ale to było dobre. Ja nie mogę nic trafić, ale mam mało czasu. Zaczynasz mnie denerwować. Okej. Szymon, ale nie fart, byku. To jesteś ty? A ty kogoś wyeliminowałaś? Strzeliłam do niego. Ale wyeliminowałaś? Nie. Dobra, strefa zaczyna zamykać się coraz bardziej. Wydaje mi się, że możemy odpalić nasze... Uciekaj! Cacko. Gdzie mam uciekać? Woda! Rafał! Rafał! O, ja umrę! Ja padnę! O, ja padnę! Jezus Maria! Ale się zdenerwowałam! Co za troll to jest? Siema, Ewa chyba jest na dole w takim razie, więc mamy tutaj teraz bardzo dużo czasu na eliminację. Teraz sprawdzimy, ile osób brakuje. I co tu się dzieje cały czas? No ja ich eliminuję wszystkich. Siema, byku. O Jezu! Aaaa! Widziałam cię! Jesteś babką z krótkimi włosami. Nieprawda. Dobra, musimy teraz odpalić wszystko, co się da. Czekajcie, weźmy zamiast tego, weźmy sobie to. Ci już HP zbijałam, jeszcze 37 HP zbiłam. Okej. Dobra. Teraz bardzo poważna walka. Dobra, ja mam pomysł taki. To ty? Co ja? Ja prawie porobiłam moją osobę chyba. Ej, Rafał, bo ja padnę przez ciebie. Jak ty to tak możesz robić? No uciekaj z tej strefy. A ty? Ja nie mogę nic powiedzieć. Ale padają. Ile osób jeszcze muszę? Jeszcze 12 osób w 9 minut. No może się uda. Ej, czekajcie. Ja muszę teraz szukać tej babki, bo tych babek nie ma dużo. Rafał ma za dużo haksów. Ale to jest dobre. Ty jesteś na chmurze. Uciekaj! Uciekajcie! Uciekajcie! Ale tu są dymy. Ty jesteś na chmurze, jak nas zalewasz. Nie, nieprawda. Góry nie zalewa, jestem... Co się stało? To jest Rafał? Tak, to jestem ja. No, dobra, poddaję się. No. Tak? No tak. No weź mnie wyeliminuj, no. Weź mnie wyeliminuj. Ewela! Eliminuj mnie. Oj, oj, oj. Czy tam ktoś na dole jeszcze siedzi? Czy tam ktoś na dole jeszcze jest? O nie. To byłeś ty, tak? Prawie sam zginąłem od swojej broni. Ale nareszcie, na szczęście się udało. Dobra, zróbmy teraz w ten sposób. Czekajcie, ja idę po niego. Dobra, uwaga teraz. Przygotujcie się. Gdzie on jest? Okej. Robimy tak. Na chmurze! Tam jest dyskoteka! To jest kula osłony, Ewela, nic mi nie zrobisz, sorry. Ale ja wam też. To jest najgorsze, dobra, zróbmy to w ten sposób. Okej. Kurde. No, no, szybko. Okej. Dobra. Rafał!
No nie mogę. Ej, ja się utopię za chwilę. Ej, halo. Dawać go, dawać go. Rafał, ja bym się już porobiła tyle razy. Ale ty oszukujesz. Ile osób zostało? 12 osób. Ej, jedziemy go. Musimy go porobić. Ej, zróbmy tak, że nie możesz teraz używać żadnych haksów. Dobra. No i wskoczyłeś w podłogę. No dobra, to ja. Rafał! Ej, ty... Ja nie wiedziałem, że to ty jesteś. Boże, jaki śmiech w ogóle. Ej, nie, od teraz nie możesz używać haksów, dobra? Bez haksów to będzie ciężko. Nie możesz używać haksów. Okej, okay, niech będzie. I co jest? Czemu tu się nie... Aha, tu się nie da. Ajajajaj. Użyłeś haksy, widziałam. Nie, nie użyłem, przez przypadek. Nie, ja cię teraz znajdę, masz nie używać teraz haksów. Okej, okay, okej. Okay. Ej, a właśnie, no, ale muszę, bo mam jeszcze jeden, musimy się cofnąć. Nie używaj haksów. Ale muszę, jeden, bo tu licznik minął, ja zapomniałem o tym. Widzowie, mamy jeszcze coś takiego, więc zabieramy sobie te. Rafał jest jedyną taką babką, więc musimy go zrobić. Oznaczyłeś mnie. Jest słabo. Gdzie jesteś? Jest bardzo słabo. Ja nie wiem, gdzie są ludzie. Muszę ich znaleźć właśnie tymi kulami. Ej, słyszałem cię. Ty jesteś w środku. To jesteś ty? Tak, to jestem ja. Eliminuj mnie, Avela. Dobra, mamy. Fabian, cześć. Jeszcze ktoś? Dobra, jest kolejny. Siema. Weźmy sobie tutaj, tak zróbmy. Ej. Kłopoty. No spokojnie. Już jest dobrze. Ej, to jest bardzo ciężkie. Jak cię strzelę następnym razem, to znaczy, że już cię znalazłam. Nie, ja mam 2 HP. O kurde, no i. Rafał, nie używasz haksów, po prostu przegrywasz. Ja wygrywam odcinek. Ty chyba za wszelką chcesz, żebym ja przegrała. No. 4 minuty do końca. Ej, chowajcie się jak możecie. Nie ma chowania. Ej, wszedłeś przez tą kratkę, widziałam. No to mnie zeliminuj, no. Ej, Rafał, stop. Topię się. Dobra, nie topię się, ale mnie... Zostaw mnie w spokoju. Okej, okay. Ewela, ile masz? 8 osób. Pamiętajcie o tym, że muszą zostać 2 osoby i ja razem ze mną 3 osoby, żebym wygrała. Ja cię cały czas widzę. Ale mi bombę strzeliłaś w ogóle. Znowu przegrałem, no. Za te haksy, skubańcu.